Niesamowita aplikacja, dzięki której wygenerujesz grafiki za pomocą sztucznej inteligencji. Jest tutaj naprawdę mnóstwo możliwości. Możesz zmieniać i dopasowywać style. Od animowanych poprzez na przykład zupełnie realistyczne, aż po kreskówki i tworzenie przedmiotów na przykład do bajek. Co ciekawe, to narzędzie umożliwia już teraz tworzenie nawet krótkich animowanych wideo. Możesz także używać pędzla, myszki do tworzenia obrazów, które właśnie zrobi także dla ciebie sztuczna inteligencja. A co najlepsze, to wszystko jest dostępne za darmo. Aplikacja ta to Leonardo AI. Link znajduje się niżej w opisie. Od razu przechodzimy do przeglądarki i już ci pokazuję krok po kroku, jak z niej korzystać i jak wycisnąć maksymalnie z niej potencjał i to w darmowym pakiecie. No dobrze, a więc witam Cię już na komputerze w przeglądarce na stronie Leonardo AI. Zacznijmy po kolei od samej góry. A więc tutaj masz dostępną ilość kredytów. Każdego dnia jest to restartowane i dostajesz swoje darmowe kredyty w ilości 150 takich właśnie monet. Tak jak widzisz, mi zostało już tutaj teraz tylko 85, no bo już troszeczkę dzisiaj korzystałem z tej aplikacji. Lecimy dalej. Co mamy tutaj za możliwości? Możemy przeglądać tutaj społeczność, to co inni ludzie generują. Możemy robić tutaj dużo innych ciekawych rzeczy. Jednak przejdźmy od razu w sumie do tworzenia grafiki, a potem będziemy się cofać do innych możliwości. Więc wchodzimy tutaj w zakładkę generowania grafiki. Teraz pierwsze co mamy z góry, no to ilość obrazków, które chcemy wygenerować. Jest to znaczące, ponieważ zależnie od tego, ile obrazów wygenerujesz, tyle monet zostanie wykorzystanych. Dlatego jeśli chcesz na przykład wykorzystać mniej monet, to możesz sobie to tutaj zmienić na przykład na 2. Domyślnie, o ile dobrze pamiętam, jest 4 albo 5. Myślę, że przy dwóch jest to już na tyle różnorodne, że możesz zauważyć, czy w ogóle prompt, który wpisałeś, czyli zapytanie, jest w ogóle tym, czym chcesz, czy w ogóle motywy, które wybierasz, modele językowe do tworzenia grafiki są odpowiednie, czy też idziemy w zupełnie innym kierunku. Tak możesz znacząco zaoszczędzić właśnie swoje darmowe monety. Dobra, idziemy dalej. Tutaj możemy ustawić, czy chcemy, żeby zdjęcie było fotorealistyczne i miało jakieś super inne efekty. Jeśli chcesz doczytać dalej, co się dzieje, to tutaj sobie możesz najechać na te znaczki zapytania, no i dokładnie masz wtedy wyjaśnione, co to jest, co to robi i jak działa. Oczywiście każdy z tych efektów zazwyczaj coś tam dodatkowo kosztuje, więc podbija koszt naszego zdjęcia, generowania naszych grafik. Prompt Magic, to też jest ciekawa opcja, ale ją pomijamy, idziemy sobie dalej. Tutaj, tak jak widzisz, mamy jeszcze, że zdjęcia będą publiczne. Nie możemy tego wyłączyć, tak jak widzisz, ponieważ jest to wersja darmowa. W wersji płatnej możemy ukryć właśnie na przykład nasze grafiki, no ale jeśli nie chcesz za to płacić, no to będą one publicznie dostępne, dlatego też uważaj, co tu wrzucasz. Dalej, bardzo ważna rzecz, czyli właśnie jakie chcemy mieć wymiary obrazka. Oczywiście, zależnie od tego, gdzie chcesz wygenerować grafikę, może przydać się Tobie inna rozdzielczość. Jeśli potrzebujesz kwadrat, no to wybierz sobie 1 na 1. Jeśli potrzebujesz coś pionowego, no to zmień tutaj właśnie na przykład na 9 na 16. Ale ja zostaję przy wersji poziomej, no bo będę tworzył na komputer różne wersje. Dobra, całe boczne menu myślę, że mamy tutaj już omówione, już wiadomo, co tutaj będziemy chcieli robić. I przechodzimy tutaj wyżej. Tutaj, tak jak widzisz, są moje obrazy, moje wideo. Do tego wrócimy za chwilę. Ale jeśli chcesz zobaczyć właśnie, jak za darmo stworzyć sobie taki swój ruchomy awatar, bo trzeba troszeczkę tutaj pokombinować, dzisiaj nie będę w tym odcinku tym wspominał, to tu podpinam link do kolejnego wideo, w którym właśnie o tym wspominam. No dobrze, więc co teraz możemy zrobić? Możemy tutaj sobie stworzyć grafikę. Więc na początku, tutaj na samej górze musisz wiedzieć, że właśnie wpisuje się tutaj swoje prompty, czyli zapytania. Tak, czyli co chcesz, aby zostało stworzone. Jeżeli najlepiej te prompty wychodzą, jeżeli je wpisujesz w języku angielskim. Jeżeli nie znasz za bardzo angielskiego, możesz użyć do tego tłumacza, którego przygotowałem sobie już w zakładce obok. Aby było troszeczkę nietypowo, no to zróbmy, żeby był tutaj właśnie tak, jak sobie zrobiłem, rycerz jadący na jednorożcu. I kopiujemy sobie tutaj to, co nam tłumacz przetłumaczył. A następnie wbijamy tutaj w naszą ramkę do promptów. No i teraz, tak jak widzisz, mamy tutaj podany od razu koszt. Będzie nas kosztowało aż 7 monet. Jeżeli zmienimy ustawienia, zmienimy proporcje, jakieś inne ustawienia, to taki obrazek może kosztować tylko 1 monetę. Tak więc widzisz, tutaj jest dość duże przybicie, bo wychodzi nam 3,5 tokenu za
za obraz. No ale to też wszystko zależy od stylu, więc lecimy teraz dalej i już Ci pokazuję, o co chodzi z tymi stylami. Tutaj możesz zmieniać sobie styl, czyli to, jak chcesz, aby w jakim kierunku szła generowanie grafiki. Czy ma to być właśnie coś na przykład totalnie animowanego, tak jak to gdzieś było, o, 3D, styl animowany, czy ma być to właśnie animacja, czy ma to być coś innego, możesz sobie po prostu to kliknąć i zobacz, tu będziesz miał miniaturkę, podgląd, jak to może mniej więcej wyglądać. Tak jak widzisz, to się tutaj zmienia. Jeśli chcesz coś jeszcze ciekawszego użyć, to zobacz, możesz zjechać sobie tutaj niżej, na sam dół i zrobić, wybierz inny model. I teraz, tak widzisz, mamy polecane modele, popularne modele z platformy. I możesz sobie przeglądać i zobaczyć, co mniej więcej dany model tworzy, jakie możemy tutaj fajne rzeczy osiągnąć. Co dalej? Możemy tu ich wyszukiwać, możemy tworzyć, tak jak widzisz tutaj, własne modele nawet. Ja widzisz, żadnego nie mam. Możemy je dodawać do ulubionych oczywiście. No i możemy też przeglądać modele, jakie inni ludzie tworzą. Jeśli któryś z tych modeli Ci się podoba, to oczywiście możesz go zapisać, najeżdżając na niego i klikając właśnie w tą ikonkę. Wtedy będzie zapisany do ulubionych. No dobrze, wybierzmy sobie jakiś model i stwórzmy coś w tym tutaj wyjątkowym stylu. Może zróbmy, żeby to było, no nie wiem, coś może z anime. To jest anime, to nie jest anime, to jest jakieś dziwne coś. O, tu widzisz, wchodzimy już w jakieś klimaty bajek, jakichś gier, jakiegoś fantazy, można było tak, myślę, to nazwać. Tu mamy bajkę, może niekoniecznie, może jakieś anime. O, tu mamy trochę animację obrazków, trochę obrazy jak z Pixara, myślę, coś w tym kierunku, tak? Te postacie są dość słodkie, albo w sumie możemy stworzyć coś w tym stylu, myślę, że to będzie całkiem fajne rozwiązanie. Tu widzisz, mamy proponowane zmiany, które będą prawdopodobnie wprowadzone, czyli wymiary nam się zmienią, trochę nam się inne ustawienia porobią i tak dalej, no ale zróbmy, że jest ok. No i mamy już wybrany nasz styl. Teraz zobacz, jak widzisz, koszt naszego obrazka się automatycznie już tutaj zmienił, bo są to teraz w tym momencie już tylko 4 monety, co oznacza, że przy dwóch zdjęciach to jest tylko 2 kredyty za, 2 tokeny za jedną grafikę. No i tu dalej możemy jeszcze ustawiać inne możliwości, co chcemy, aby było na tym zdjęciu. Ale zróbmy pierwszą rundę, niech to się tylko wygeneruje, a następnie to pokażę pozostałe możliwości, więc klikamy tutaj generuj. No i czekamy chwilkę, aż się pojawią nasze zdjęcia. Tutaj one będą się wszystkie wyświetlać. Tu zaraz powinno być widoczne tak, że o, jest czas. Ile się to generuje? Widzieć około 11 sekund. Więc powstało to całkiem nieźle. Dobra, nie ma to chyba w ogóle naszego rycerza, z tego co widzę, przyglądając się temu pierwszemu obrazkowi. Ten drugi ma już całkiem nieźle, ale to są chyba bardziej, bym powiedział, no nie wiem, są jednorożce, trochę pokolorowane, trochę odjechane i nie widać w ogóle tego rycerza. Więc chyba w ogóle styl nie jest tak, jak chcemy. Więc to jest właśnie to, o czym mówiłem. Czyli gdybyśmy użyli tutaj standardowo 4 obrazków, no to mielibyśmy już zużyte kolejne kredyty, a tak możemy sobie to tutaj zrobić taniej. Dobra, więc zmieńmy sobie na styl może jeszcze jakiś inny. Może wpiszmy sobie jakiś styl anime. Może coś takiego wyszukamy sobie. Gdzie jest ta szukajka? Anime. Okej, coś takiego nam w ogóle zaczęło szukać. Enter. Dobra. Teraz zaczyna szukać. Może mieć coś takiego. Coś takiego. O, myślę, że to drugie będzie całkiem fajne. Też mam inne style. Tak jak widzisz, tych styli jest tutaj naprawdę bardzo, bardzo, bardzo dużo. Dobra, tych nie będziemy wrzucać, bo jeszcze nam zaraz cenzura z YouTube'a wjedzie, więc wybierzmy sobie powiedzmy ten tutaj kolorowy. Dobra, robimy ten styl i robimy generuj. Zobaczymy, co za chwilkę z tego nam powstanie, a potem pokazuję Tobie, jakie są inne możliwości. Tak, gdzie mamy tutaj 8 sekund, 9. Przy niektórych bardziej zaawansowanych modelach może to trwać trochę dłużej. Tak jak widzisz, tutaj znów mamy około 11 sekund. No dobra, o, tu już jest to, co chcieliśmy, czyli mamy naszego rycerza, mamy konia, mamy jednorożca. No i klimat, czy anime? No nie wiem, aż tak się na tym nie znam. Chyba nie do końca jest to anime, ale tu mamy jeszcze ruch, fajnie rozmyte, całkiem fajne. No dobrze, teraz pokażę Ci, jak wykorzystać właśnie negatywny prompt, czyli wyeliminowanie jakichś tam elementów ze zdjęcia.
Tu sobie zaznaczamy tą opcję i pojawia nam się nowe okienko. Ja zazwyczaj robię to tak, że bazuję na tym zdjęciu, które już zostało stworzone i mówię, czego bym po prostu na nim nie chciał. Więc powiedzmy, że nie chciałbym tutaj powiedzmy drzew. Załóżmy, żeby nie było drzew, bo akurat one się tutaj pojawiły. No to wpisujemy sobie tutaj trees. Drzewa. Tu możemy jeszcze dodać powiedzmy góry, powiedzmy. Może po prostu wpiszmy mountains in the background. OK. Może w ten sposób i stwórzmy to jeszcze raz. I teraz powinny być góry w tle, tak jak napisałem przed chwilą. Powinien być ten jednorożec, no i nie powinno być tutaj drzew na tych obrazkach. Oczywiście rzeka, czyli na tego te elementy mogą się pojawić. OK, tak jak widzisz, mamy fajnie tutaj zrobione postacie. Są dwie, sprawdzę, nie wiem czemu dwie, jak miał być jeden, ale to już trzeba było bardziej pokombinować. Góry są większe w porównaniu do tych poprzednich, prawda? Zgadza się? Bardziej są widoczne, no bo o tym teraz wspomniałem. Rzeki tutaj nie widać. Może tak to zdjęcie będzie łatwiej to podglądać. Co jeszcze? Nie mamy drzew. To nie wiem, czy to bardziej są cienie, czy co to jest, no ale drzew takich jako tako, takich drzew nie ma, bo poprosiłem, żeby je wyrzuciło. No więc wszystko generalnie się zgadza. Myślę, że z tym sobie tutaj już dalej poradzisz. Tak więc tu zmieniamy style, tu dajemy negatywny prompt. Można tego używać, nie trzeba. Ja zazwyczaj używam tego jako korekty, patrząc na etapach, co tam powstaje. Dobra, kolejna zakładka, bardzo fajna, to jest generowanie grafiki na podstawie innych obrazków. To jest na podstawie tego, wchodzimy sobie w tą zakładkę i tutaj możesz sobie dodać, najpierw musimy aktywować w ogóle tą opcję. O, czekaj, się to rozjeżdża ekran. Sobie ją włączamy i tak jak widzisz, tu możemy dodać sobie swoje zdjęcie. Ja tutaj wrzuciłem moje, bo nagrywałem inne wideo, jak no właśnie stworzyć ruchome swoje zdjęcie, swój awatar. Tu możemy je usunąć, no i możesz sobie tutaj jakieś zdjęcie wrzucić. Po prostu klikając w to, wybierasz sobie zdjęcia ze swojego dysku lub inne zdjęcia, które gdzieś tam kiedyś wcześniej zostały przesłane i chcesz je modyfikować. No dobrze, kiedy wgrasz to zdjęcie, powiedzmy wybierzemy sobie jakieś zdjęcie z tych tutaj dostępnych, powiedzmy, żeby to było na przykład może być no niech będzie ten bubr, ci pokażę jak to fajnie działa właśnie na przykładzie bobra. Zmienimy tutaj u niego styl, żeby był bardziej animowany. Dobra, bubr się wybrał. OK, potwierdzamy. Mamy zrobione wszystko. I tutaj ustawiamy, jak bardzo chcemy, aby sztuczna inteligencja ingerowała w to. Czyli czy chcemy, żeby sztuczna inteligencja mogła puścić wodze fantazy, tak powiedzmy, czy raczej, żeby to było zbliżone maksymalnie do tego obrazka. Powiedzmy, że ustawimy sobie tutaj to na taką domyślną wartość, tak jak jest załóżmy. OK. I tu do góry możemy, oczywiście musimy sobie też wybrać styl, jaki chcemy. Tak, więc ja proponuję tutaj sobie ustawić na przykład właśnie, no może zostać ten anime. Zostawmy to, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Myślę, że będzie ciekawie. Rycerz nadal z bobrem. Będzie ciekawe, możemy po prostu dopisać, może nie wiem, słońce. No i zobaczmy, co tutaj zaraz z tego powstanie. Robimy generuj. I oczywiście musimy wejść w tę zakładkę tutaj, no bo tu mamy całą naszą historię naszych tworzonych obrazków. 7-8 sekund, już za moment powinien się pojawić obrazek. No dobra, no i jest nasza grafika. Co prawda nie widzę tutaj pana Bobra. Może się dokładnie przyjrzeć, ale mamy zdjęcie, mamy drzewo, mamy ten styl anime, jest zrobiony, ale nie widać tutaj pana Bobra. Dobra, no ale generalnie grafika została zachowana. Może trzeba byłoby po prostu w ustawienia dopisać, że chcemy, aby był ten beaver, nasz bubr, ale generalnie możliwość właśnie modyfikowania zdjęć, czy właśnie możesz sobie w fajny taki sposób zmieniać jego styl, możesz to zrobić. Ja jeszcze używam tego w momencie, kiedy próbuję coś wytłumaczyć tutaj Leonardo sztucznej inteligencji, aby stworzyła mi jakiś konkretny obraz, ale on tego nie rozumie z jakiegoś powodu, nie do końca tworzy to, co bym chciał, to wtedy sobie na przykład szukam w grafice Google tego, co chcę, czyli załóżmy właśnie na przykład bubr gryzący drzewo, a następnie wrzucam tutaj tą grafikę, no i możemy modyfikować sobie ją
tutaj zmieniać, ulepszać, robić z nią generalnie różne ciekawe rzeczy. Powiedzmy, że weźmiemy sobie tutaj jeszcze jakiś inny styl, może zróbmy, żeby to było na przykład, o, 3D animation style. Ok, wróćmy jeszcze do naszego tłumacza i napiszmy, powiedzmy, żeby to był bubr. Bubr i kaczka w lesie nad rzeką. O, może w ten sposób. Nad rzeką. Dobra. Dobra. I teraz wklejamy. Dobrze przyklejam. Tak, dobrze przyklejam. Dobry prompt. I wklejamy go tutaj. I teraz na podstawie tego obrazka będziemy mieli w stylu animowanym tworzoną grafikę bubra z kaczką w lesie. Zobaczymy, co z tego wyjdzie, czy styl będzie zachowany, czy będzie tutaj duża modyfikacja. Zaraz się okaże. Jest to już ostatnia możliwość, którą chciałem Ci pokazać a propos tworzenia grafiki za pomocą Leonardo. Zaraz przejdziemy do jeszcze pozostałych innych, moim zdaniem naprawdę niesamowitych funkcji. No dobrze, no to tak jak widzisz, mamy styl animowany, jest on jak najbardziej tutaj fajnym stylem zrobiony. Jest zupełnie jak bajka dla dzieci, mi się to super podoba. Tak jak widzisz, jest tutaj jakaś kaczucha śmieszna. Jest tutaj bubr, fajnie, budowniczy, coś tam, kurczę, kombinuje z tymi rzeczami. Tutaj mamy co jeszcze? Mamy więcej kaczek, więcej, to jest w sumie chyba bardziej niedźwiedź niż bubr, ale dobra. Może bubr, może ja się na tym nie znam. No i okej, mamy drzewa, mamy wszystko, więc jest. Okej, teraz lecimy do jeszcze lepszej, nowej opcji, która umożliwia tworzenie wideo z grafik. To my motion, czyli ruch. I w tym miejscu wybieramy sobie obraz. Tak widzisz, w wersji darmowej nie możemy korzystać z obrazków, które bezpośrednio sobie tutaj wrzucimy, ale możemy użyć na przykład tych, które sobie samodzielnie generujemy. Na przykład właśnie ten, co przed chwilą stworzyliśmy z naszym bobrem. I właśnie go sobie wybierzemy. Ten czy tamten, dobra, ten nie będzie, jest fajniejszy. Robimy zatwierdź. I tu wybieramy moc, jaką chcemy mieć ruchu, jakby to można było nazwać, coś w tym stylu. I ustawiam sobie na przykład na 3, 5, 7. Przetestuj, zobacz, która wersja Ci się najbardziej podoba. No i robimy tutaj, ja sobie zmienię w sumie jeszcze na 2 i zrobimy generuj. Niestety, przy niektórych ustawieniach i niektórych obrazkach może się tak wydarzyć, że będzie się to nam rozjeżdżać. Zobaczymy zaraz, co nam się trafi. No i powiem Ci, czy to jest właśnie to, co, czego się spodziewałem, czy jednak nie. Dobra, czekaj, co nam tu wyskoczyło. Tak, i dobra, mamy podgląd z powrotem na nasze generowanie grafiki. Tutaj generuje się nasze wideo, już 40 sekund, więc jeszcze chwileczkę pewnie będzie trzeba poczekać prawdopodobnie i za moment to będzie gotowe. Ok, nasze wideo jest już gotowe. Zobacz, jak to wygląda. Według mnie prezentuje się to naprawdę fajnie. Niemniej jednak Ty możesz się pobawić. Jeśli chcesz, możesz to robić także na skróty, po prostu klikając właśnie tutaj w tą ikonkę i wtedy zostanie to zdjęcie animowane. A więc to już wszystko, jeśli chodzi o obsługę podstawową programu Leonardo AI i generowanie w nim grafik, a także wideo. Mam nadzieję, że wszystko, co tutaj zobaczyłaś, Ci się przyda. Jeśli masz jakieś dodatkowe pytania związane z tym programem, to zadaj je śmiało w komentarzu, a ja postaram się Tobie pomóc. Do zobaczenia w kolejnym wideo. Cześć!